nami w tym momencie wójt gminy Kodeń, pan Jerzy Troć. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Panie wójcie, koronawirus swoją drogą, ale gminy nie próżnują. Mają swoje budżety i mają zadania do zrealizowania. I dopóki są pieniądze, no trzymajmy kciuki, że te pieniądze będą cały czas, to te realizacje wykonujecie. Co obecnie w gminie Kodeń trwa? Co się zmienia? W którym miejscu trwają prace? No na dzień dzisiejszy, panie redaktorze, zakończyliśmy się już przebudowę targowiska. To była inwestycja unijna z PROW-u. W tej chwili już odebrałem dokumenty z odbioru tego targowiska. Techniczny odbiór. Mamy wszystkie dokumentacje ze sobą, no i czekamy na oficjalne otwarcie tego targowiska. Zastanawiamy się jeszcze, jak to zrobić w związku z tym koronawirusem, ale no mówię na spokojnie. Także jeżeli chodzi o inwestycje, to inwestycje są zakończone, zamknięto, jeżeli chodzi o przebudowę targowiska. Kwota dofinansowania była prawie 1 000 000 zł, bo to cały koszt inwestycji 1 900 000 był. W tej chwili realizujemy jeszcze kolejne inwestycje, które były ze środków unijnych. Rozwój infrastruktury usług społecznych. Miały być remontowane 2 budynki w Zabłocie Agronomówka i budynek domu nauczyciela w Kopytowie. No mieliśmy trochę problemów, bo te ceny, dopiero za trzecim przetargiem to rozstrzygnęliśmy, bo te ceny, wie pan, były tak wygórowane, że nie stać nas tam wtedy było. Rozumiem. Także na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie remontu tych budynków. Co jest ważne, tam będą te mieszkania socjalne, no i oczywiście jeszcze wsparcie osób niepełnosprawnych. Tu mieliśmy z tego samego projektu zrobione, czyli remonty warsztatów terapii zajęciowej w Kodniu budynku, budynku środowiskowego domu samopomocy. Dodatkowo bardzo dużo wyposażenia tam, dużo wyposażenia zostało zakupione, no jeszcze takie dodatkowe zajęcia tam, także to jest taka kolejna, druga inwestycja. Koszty tych inwestycji, to jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury usług społecznych, to było kwota dofinansowania jest 1 250 000 zł. Całkowity koszt 1 470 000 zł. Czekamy jeszcze w tej chwili, bo z tego funduszu dróg samorządowych, tak? Mówię, tak. Dobrze. Tak. Mamy do roboty ulicę, kolejna część ulicy Ogrodowej. I też jest w trakcie realizacji ta ulica Ogrodowa. Kolejna inwestycja, która jest dość ważna, jeśli chodzi o gminę Kodeń, ale również o powiat bialski, to wspólna inwestycja gminy Kodeń i powiatu bialskiego Zarządu Dróg Powiatowych w Zabłociu. Panie wójcie, jak tam wyglądają prace? To znaczy z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 wspólnie z powiatem udało nam się pozyskać dotację w wysokości 2 000 000 zł. Całkowity koszt inwestycji to będzie ponad 4 miliony. 4 miliony chyba 43 tysiące, dobrze pamiętam, bo wniosek na taką kwotę był złożony. I co tam będzie robione? 3 kilometry odcinek drogi przez centrum Zabłocia tutaj. Oczywiście z brukarką, chodnik, wjazdy i te wszystko, cała infrastruktura temu towarzysząca. I co ciekawe tutaj, 50% mamy wkładu w postaci środków z funduszu samorządowego, natomiast kolejne 50%, po 1 016 000, płaci powiat i płacimy my. Jest to wspólna inwestycja. Gmina Kodeń, wkład własny 1 016 393 zł. To jest do tej inwestycji, ale inwestycja ważna, bo droga sięga, pamiętająca jeszcze, nie wiem, czasy głębokiego PRL-u, wylany asfalt na bruku, gdzie to się wszystko wybija, warunki do jazdy były fatalne. To poprawi, myślę, że bezpieczeństwo i życie mieszkańców Zabłocia i nie tylko, no bo nie zapominajmy, że to też jest trasa przelotowa, mamy tam też i zakład karny, także droga często uczęszczana, jeżeli chodzi o Zabłocie. Czyli... Panie redaktorze, z tego samego funduszu również pozyskaliśmy tutaj pieniążki na ulicę Ogrodowa. I taka koszt tej inwestycji 804 tysiące, z czego 402 mamy pieniążków pozyskanych, 402 tysiące 236 zł, czyli dofinansowanie, no i pozostałe pieniążki dopłacamy z własnego budżetu i budujemy kolejny odcinek 600-metrowy ulicy Ogrodowej w Kodniu. To jeżeli chodzi o inwestycje drogowe w tej chwili. Czyli targowisko, inwestycje w społeczeństwo i droga w Zabłociu i droga Ogrodowa, ulica Ogrodowa. Tak. Czy coś jeszcze, panie wójcie, możemy wspomnieć coś ciekawego w gminie Kodeń? Tak, jak najbardziej. Jak pan redaktor pamięta, wybudowaliśmy w 2018 roku nowe przedszkole, zrobiliśmy remont szkoły, ale to nie koniec inwestycji tych. Dalej idziemy w inwestowanie.
inwestowanie w oświatę, bo to miało wiele do życzenia. Mój poprzednik nie bardzo się kwapił do tego i kolejną taką inwestycją jest termomodernizacja szkoły w Kodniu, konkretnie hali gimnastycznej. Również duży projekt, całkowity wartość projektu 1 051 843 000 zł. I tutaj tak, dofinansowanie mamy 730 266 000 zł i wkładu własnego 321 000. To jest z RPO, z kolejnych środków unijnych. I powiem, co będzie robione, panie dyrektorze. Docieplenie całej sali gimnastycznej z wymianą dachu, docieplenie ścian, wymiana drzwi, wymiana okien. Dodatkowo idziemy w OZE dalej. Montaż pompy ciepła, przebudowa węzła całego ciepłowniczego, pompa ciepła o mocy 50 kW, no i również instalujemy instalację fotowoltaiczną na tym budynku. Realizacja w tym roku? No ten przełom tego i kolejny. Tak mamy to rozłożone, że większa część będzie realizowana chyba w kolejnym roku. Jesteśmy jeszcze przed przetargiem. Mamy jeszcze, jak pan pamięta, tę termomodernizację Plasencji. Teraz będziemy ogłaszali przetarg. Również na przyszły rok jest ta cała inwestycja. To jest stary budynek przedszkola. Ta Plasencja. I też jest kwota 1 175 000 zł. Cały koszt tej budowy, natomiast dofinansowanie 718 442 zł. No i wkład własny 457 000. Co tam chcemy zrobić? Co tam, no to cała termomodernizacja tego budynku też również. Wymiana okien, drzwi, instalacji CO, hydraulicznej instalacji elektrycznej. Montaż również pompy, pieca na biomasę, na pelet. Także chcemy ten budynek, aby ten budynek po prostu wyglądał i zadbać o ten budynek, żeby nie niszczał ten budynek. A pomysł na wykorzystanie, że zapytam? Pomysł na wykorzystanie. Nie mamy, jako gmina nie mamy sali do prowadzenia obrad sesji. Zawsze korzystamy gościnnie od pana Piotra Skolnickiego z Gminnego Centrum. Chcemy tam właśnie zrobić taką salę. Możliwe, że przeniesiemy Urząd Stanu Cywilnego, bo tu mamy takie potrzeby. Zastanawiamy się też nad biblioteką. No mamy tutaj 3 stowarzyszenia. Chcielibyśmy im użyczyć im tych pomieszczeń. No takie po prostu drugie centrum kultury zrobimy na takie potrzeby bardziej gminy. No złożyliśmy wniosek, był taki wielki boom na ekologiczne inwestycje w gminie Kodeń. Na drugi etap, tak się to się nazywało. Na kolektory słoneczne 91 i 237 instalacji fotowoltaicznych. Wartość projektu 4 720 000, a wnioskujemy o 3600. I już powiem tak, przeszliśmy ocenę formalną. Nie mamy jeszcze oceny merytorycznej i czekamy. To jeżeli to też jest taka duża inwestycja dla mieszkańców. Dzięki panie wójcie, gratulujemy, trzymamy kciuki.